Cześć! Dziś pokażę, jak przywrócić ustawienia fabryczne modemu Livebox 1.1. Przywrócenie ustawień fabrycznych, czyli reset modemu, może rozwiązać problemy związane z jego błędną konfiguracją lub brakiem dostępu do strony konfiguracyjnej. Reset Liveboxa przywróci ustawienia do stanu, w jakim znajdował się w chwili pierwszego uruchomienia. Zanim zresetujesz modem, upewnij się, że posiadasz nazwę użytkownika i hasło do połączenia z internetem. Parametry te były wygenerowane w procesie rejestracji usługi. Jeżeli ich nie posiadasz, możesz je odzyskać, logując się na portalu orange.pl. W pierwszej kolejności spróbuj wykonać reset z poziomu menu konfiguracyjnego. Uruchom przeglądarkę internetową, wpisz adres 192.168.1. .1 i naciśnij Enter. Otworzy się menu konfiguracyjne modemu. Zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin admin. Kliknij Wyczyść uruchom ponownie, a następnie Wyczyść. Potwierdź operację klikając Wyczyść. Odczekaj minutę. Modem zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych i uruchomi się ponownie. Jeśli nie możesz zresetować modemu z poziomu menu konfiguracyjnego, Wykorzystaj przycisk znajdujący się na modemie. Odłącz zasilanie Liveboxa, a po chwili włącz go ponownie. Gdy wszystkie diody przestaną migać i zaczną świecić światłem ciągłym, wciśnij przycisk RST, który znajduje się na spodzie urządzenia. Przytrzymaj go, aż zaświecą się diody pierwsza, trzecia i piąta. Jeśli przytrzymasz przycisk zbyt krótko, nastąpi jedynie ponowny rozruch urządzenia. Lifebox nie powróci do ustawień fabrycznych. Odczekaj minutę. Modem zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych i uruchomi się ponownie. Po przywróceniu ustawień skonfiguruj połączenie z internetem. Uruchom przeglądarkę internetową, wpisz adres 192.168.1.1 i wybierz Enter. Otworzy się menu konfiguracyjne. Wybierz język polski i wprowadź login i hasło do modemu. Domyślnie będzie to Admin-Admin. Opcji Dostęp do internetu wybierz Modyfikuj. W pola Nazwa użytkownika i hasło wprowadź login neostrady oraz hasło do połączenia. Kliknij Zastosuj. Po chwili modem nawiąże połączenie z internetem, a na stronie pojawi się informacja o stanie połączenia. Więcej informacji o modemie Livebox 1.1 znajdziesz na stronie orange.pl.